Bardzo mi miło dzisiaj wszystkich Państwa tutaj widzieć i przejdę od razu do wykładu. Szmul Zygielbojm, którego widzą Państwo tutaj na zdjęciach dowodowych, które robił sobie w Paryżu w 1940 roku, urodził się w 1895 roku we wsi Borowica na Lubelszczyźnie. Był jednym z 11 dzieci Joska, nauczyciela w Hederze, i Heni Krawcowej. Była to religijna, hasycka i bardzo uboga rodzina. Trudna sytuacja finansowa spowodowała, że w wieku 10 lat Szmul przerwał naukę w Hederze i zaczął przyuczać się do zawodu. Najpierw terminował u stolarza, później terminował u piekarza, a w wieku 12 lat wyjechał do Warszawy, by tam szukać pracy. W rodzinne strony wrócił w czasie I wojny światowej i wówczas najprawdopodobniej w bliżej już nieznanych okolicznościach związał się z lokalnymi strukturami bundu. Talenty oratorskie i organizacyjne spowodowały, że szybko stał się wyróżniającą postacią w tej partii. Teraz tylko bardzo skrótowo, czym był bunt, czym była żydowska socjalistyczna partia bunt w okresie międzywojennym. I żeby w takim bardzo dużym skrócie powiedzieć, to w okresie międzywojennym partie te formułowały trzy filary. Przede wszystkim socjalizm, czyli bundyści wierzyli w to, że przyszłość świata leży w stworzeniu ustroju socjalistycznego. Drugim ideałem był Deutschheit, od jidyszowego słowa do tutaj, bo bundyści uważali, że przyszłość narodu żydowskiego nie jest gdzie indziej, tylko tam, gdzie Żydzi mieszkają. W przypadku Polski była to Polska. A trzecim filarem był jidysz, język żydowski, który został przez bundystów nobilitowany bardzo mocno. I opisane koleje losów Szmula Zygielbojma, droga, która doprowadziła go do żydowskiego ruchu socjalistycznego, zdradzają wiele analogii do życiorysów innych bundystów. Podobnymi elementami są religijna rodzina, bieda, z którą zetknęli się już w bardzo młodym wieku, brak formalnego wykształcenia oraz konieczność szybkiego podjęcia pracy zawodowej. Można się dlatego zastanawiać, na ile jest to przypadkowa zbieżność, a na ile świadoma autokreacja autorów not biograficznych. Ale wiele wskazuje, że w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której obie te czynniki łączą się ze sobą. Nie sposób bowiem zaprzeczyć, iż Zygielbojm wywodził się z żydowskiej biedoty. Jednocześnie jednak podkreślanie tego faktu w biografii polityka zamieszczonej w partyjnym wydawnictwie można przeczytać, że jego dzieciństwo było naznaczone biedą i głodem. Musiało to przecież stanowić również element propagandowy łatwy do wykorzystania w późniejszej agitacji. W dwudziestoleciu międzywojennym Szmul Zygielbojm był związany z Warszawą, a następnie od 1936 roku z Łodzią. W obu ośrodkach piastował stanowisko radnego miejskiego, a dodatkowo od 1921 roku był członkiem Centralnego Komitetu Bundu. Zygielbojm to ten stojący przy mównicy. Tak silną pozycję wewnątrz partii zawdzięczał zapewne aktywności w ruchu związkowym. Pełnił m.in. funkcję sekretarza Żydowskiego Związku Zawodowego Metalowców i członka sekcji żydowskiej Centralnej Komisji Związków Zawodowych w Polsce. Od 1930 roku redagował również gazetę Arbeiter Fragen, tytuł bundowski, jeden z tytułów bundowskich, który zajmował się właśnie kwestiami ruchu zawodowego. Jego ludowe korzenie musiały mu zaskarbić sympatię żydowskiej ulicy, ale także pozwalały ją lepiej zrozumieć. Wyróżniały go również na tle pozostałych liderów międzywojennego bundu, zazwyczaj wykształconych, pochodzących niejednokrotnie ze zrusyfikowanych rodzin żydowskich. Zygielbojm należał do tej grupy bundystów, których można określić jidyszowym terminem Volksintelligent, półinteligentów. Element ten odegra jeszcze istotną rolę w jego późniejszej działalności. Zygielbojm był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Goldą, to zdjęcie z prawej strony, miał dwójkę dzieci. Te dzieci są również na zdjęciu. Z lewej strony jest syn Josek, a z prawej strony córka Rywka. To małżeństwo zawarte w 1918 roku rozpadło się dosyć szybko, bo w 1926 najprawdopodobniej coraz silniej angażujący się w działalność polityczną Szmul coraz mniej angażował się w swoje życie rodzinne. Drugą żonę widzą Państwo na
górnym lewym fragmencie slajdu, była warszawska aktorka Mania Rosen. Mieli wspólnie syna Artura, tutaj na dolnym zdjęciu. Cała rodzina Szmula zginęła najprawdopodobniej w getcie warszawskim. Ocalał jedynie najstarszy syn Josek, który przeżył wojnę w Rosji Sowieckiej, a po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po wybuchu II wojny światowej Zygielbojm opuścił Łódź i wyruszył do stolicy, gdzie zorganizował grupę bundowską w batalionach robotniczych obrony Warszawy. Po upadku miasta został jednym z 12 zakładników, wybitnych obywateli, mających stanowić gwarancję uszanowania przez stronę polską warunków kapitulacji. Przez krótki czas należał też do warszawskiego Judenratu. Jednocześnie, jako członek Komitetu Centralnego Bundu, był jednym z tych, którzy zapoczątkowali działalność tej partii w podziemiu. W listopadzie 1939 roku, kiedy po raz pierwszy Niemcy próbowali utworzyć w Warszawie getto, Zygielbojm był tym, który najsilniej przeciwko temu protestował. W ramach tego protestu złożył nawet mandat członka Rady Żydowskiej. Ta postawa, a także wspomniana już nielegalna działalność polityczna ściągnęły na bundystę niebezpieczeństwo aresztowania. W tym czasie zostali już zatrzymani i prezydent Starzyński, i Mieczysław Niedziałkowski, więc dużo wskazywało na to, że kolejnym aresztowanym może być również tak eksponowany w okresie od września 1939 roku Zygielbojm. I dlatego w końcu stycznia 1940 roku za namową partyjnych kolegów opuścił Polskę i przez Niemcy wyjechał na zachód. Wiza wjazdowa do Holandii, która miała mu umożliwić wydostanie się z rządzonej przez nazistów Europy, okazała się nieważna. Szczęśliwie dzięki pomocy belgijskich socjalistów udało mu się wjechać do Brukseli. Tam po raz pierwszy opowiadał o sytuacji w okupowanej Polsce. Członkom socjalistycznej międzynarodówki mówił o obronie Warszawy, aresztowaniach działaczy robotniczych na ziemiach zajętych przez Związek Radziecki. Osobno wspomniał o prześladowaniach ludności żydowskiej, masowych przesiedleniach z ziem zachodnich, antyżydowskiej legislacji, o obowiązku noszenia żółtej łaty lub opaski oraz o tworzeniu pierwszych gett. Po kilku tygodniach spędzonych w Belgii wyjechał do Francji, centrum życia polskiej emigracji. Pobyt w Belgii i Francji okazał się kluczowy dla dalszej kariery politycznej Zygielbojma. Udało mu się wówczas nawiązać kontakty z przedstawicielami międzynarodowego ruchu robotniczego. Przede wszystkim Friedrichem Adlerem z Austrii, który przez cały czas pobytu Zygielbojma we Francji pomagał mu finansowo, i Williamem Gillisem z Wielkiej Brytanii. Jednocześnie po raz pierwszy występował tam jako przedstawiciel bundu. Czuł się jednak bardzo niepewnie i niekomfortowo w tej nowej dla siebie funkcji. Sytuacja polityczna zmieniała się niezwykle szybko, a Zygielbojm nie posiadał żadnych pełnomocnic, aby reprezentować na zewnątrz swoją partię. Dlatego każdy krok starał się konsultować z kierownictwem znajdującym się w Wilnie, gdyż na wschód uciekła największa grupa liderów międzywojennego bundu i tam też pod okupacją radziecką znalazło się kilku członków Centralnego Komitetu. Wymiana korespondencji trwała jednak tygodniami, a Zygielbojm czuł brak zaufania i jednocześnie wagę upływającego czasu. W listach do towarzyszy w Nowym Jorku skarżył się, że blokowano jego pracę. Ostatecznie samemu przygotował i przedstawił memoriał bundu do polskich władz, w którym pisał, cytuję: Polska jest naszą ojczyzną. W Polsce od wieków dzielimy i chcemy nadal z ludem polskim dzielić wszelkie dole i niedole. W Polsce leży przyszłość mas żydowskich naszego kraju. Koniec cytatu. Jednocześnie silniej, kilkukrotnie podkreślał konieczność odcięcia się przez polskie władze od antysemityzmu i napiętnowania takich postaw w społeczeństwie polskim. Cytuję. Równocześnie także i na terenie kraju, gdzie hekatomby ofiar żydowskich giną z rąk hitlerowskich oprawców, zdarzają się wciąż jeszcze przejawy wystąpień antysemickich ze strony pewnych kół społeczeństwa polskiego. Krwawy okupant znajduje wciąż jeszcze w społeczeństwie polskim ludzi, którzy mu pomagają przy rabowaniu mienia żydowskiego, przy biciu Żydów i w ten sposób stają się dobrowolnym narzędziem hitlerowskiej polityki, pisał w deklaracji. Afirmacja polskiej państwowości i krytyczny ogląd przedwojennych realiów, szczególnie antysemityzmu, stały się wyznacznikami postawy Zygielbojma w kolejnych latach. Podczas kilkutygodniowego pobytu we Francji Zygielbojm znalazł się w zawieszeniu.
nie wiedział, czy otrzyma pełnomocnictwa konieczne do reprezentowania swojej partii, czy nie. Być może dlatego też zdecydował się zaciągnąć do polskiego wojska. Do swojego przyjaciela, polskiego socjalisty Adama Ciołkosza, napisał, że spodziewa się szybkiego powołania. Jednak było to w drugiej połowie maja 1940 roku i wojska niemieckie zbliżały się już do Paryża, więc prawdopodobnie tempo, w jakim oddziały Wehrmachtu zajmowały Francję, pokrzyżowały te plany. Zygiel bowiem musiał uciekać. Przez Toulouse, Marsylię, Madryt i Lizbonę dotarł w końcu podróży do Nowego Jorku. Kilkumiesięczna tułaczka była dla bundysty trudna nie tylko ze względu na skomplikowaną sytuację geopolityczną, w której przyszło mu działać, lecz także z powodu rozłąki z rodziną. Wiele wskazuje na to, że przez większość tego czasu nie miał kontaktu z najbliższymi. Nie wiedział, jaki los ich spotkał. Dopiero we wrześniu, przypomnę, że z Warszawy wyjechał w końcu stycznia, wysłał do żony i córki listy. Mania odpisywała, cytuję. Kochany mój, nie możesz sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobił na mnie twój list z Lizbony. Po tylu miesiącach czekania nareszcie taka wiadomość. Przyznaję się, że wtedy nareszcie odżyłam sobie. Śmiałam się, no i płakałam z radości. Ale że dobrymi nowinami lubię się dzielić, to nie wiedziałam, do kogo wpierw lecieć z tą nowiną, no i wszyscy cieszyli się razem ze mną z twego cudownego ocalenia. Koniec cytatu. Z kolei Rywka pisała. Drogi tato, jeśli cośkolwiek spowodowało u mnie ostatnio radość i uciechę, to chyba tylko twoja kartka. Nie możesz sobie, tato, wyobrazić, jak ogromnie byłam uradowana, czytając, żeś już w Lizbonie i wkrótce będziesz u Emanuela. Emanuelem był Emanuel Nowogródzki, który w tym czasie był w Nowym Jorku, a tam wyruszał Zygielbojm. Co ciekawe, Rywka z tą kartką otrzymaną od ojca pobiegła również do jego drugiej żony, do Mani, co wywołało pewien zgrzyt rodzinny, bowiem kartka była lub adresowana do byłej żony i córki, bądź pozdrawiał byłą żonę i córkę, dlatego że w kolejnym liście Mania napisała, że za tę liczbę nogą w liście do Rywki się gniewa. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Zygielbojm od razu zaangażował się w działalność amerykańskiej reprezentacji bundu. Była to taka struktura zorganizowana przez bundystów w Stanach Zjednoczonych, która z czasem stała się, wraz z przybywaniem kolejnych działaczy bundowskich, bo ci, którzy byli w Wilnie, wkrótce znaleźli się również w Nowym Jorku. Zygielbojm znalazł się w Nowym Jorku, stawała się centrum ruchu na uchodźstwie. Zaledwie kilka tygodni po przyjeździe Zygielbojm rozpoczął turnę po USA. W serii spotkań obejmujących Stany, Nowy Jork, Illinois, Georgię i Florydę opowiadał o realiach okupowanej Polsce. Był to pierwszy ze sposobów informowania o polityce nazistowskiej wobec Żydów. Kolejnym z nich okazały się artykuły publikowane w prasie ukazującej się, jidyszowej prasie ukazującej się w USA. Półtoraroczny pobyt w Nowym Jorku to jedyny czas, gdy Zygielbojm miał w miarę regularny kontakt z mieszkającą w Polsce i za granicą rodziną oraz znajomymi. W jego prywatnym archiwum zachowała się otrzymywana przez niego korespondencja. Pokazuje ona coś, o czym zazwyczaj się nie wspomina, a więc prywatność Zygielbojma. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wiadomości wymieniane z żoną Manią i z dziećmi, Rywką i Arturem. Są one bowiem świadectwem nie tylko pogarszającej się sytuacji materialnej, słabnącej nadziei na ocalenie, ale jednocześnie hartu, ducha i woli walki. Są zapisem codzienności getta warszawskiego i sanatorium Miedema w Miedzeszynie, gdzie przez pewien czas mieszkała Mania wraz z Arturem. Cytuję. Miedzeszyn, 10 marca 1941 roku. Kochany mój, patrzę na datę tego listu i smutno mi. Gdzie moje kwiaty? A czy mój mąż dziś pamięta o tym, że mi się dziś kwiaty należą? Mania miała tego dnia urodziny. Sama przed moją pamięcią wspominam razem spędzone dni tej daty i widzę kwiaty. Alpejskie fiołki, białe bzy, azalie. Dziś spędziłam ten dzień samotnie i mam tylko jedno życzenie. Byśmy przynajmniej za rok znów byli razem. Bądź zdrów. Całuję ciebie i za siebie i syna. Twoja Mania. Miedzeszyn, 2 kwietnia 1941 roku. Kochany mój, zrobiłam sobie świeżą fotografię, ale nie mogę ci jej wysłać, więc opiszę, jak teraz wyglądam.
Figurę mam prawie taką jak za panieńskich czasów, tylko twarz niestety nie taka. Synuś dobrze wygląda, zmężniał i urósł, dobrze się czujemy oboje. Całuję, Mania. Z kolei Rywka w połowie 41 roku pisała: otrzymałeś chyba już mój drugi, bardzo szczegółowy list, więc nic u nas nowego. Mama jeszcze nie robi, ja tylko pracuję 3 dni w tygodniu. Bardzo żeśmy zeszczuplały, a jak nam na duszy jest, sam chyba rozumiesz. Drogi tatusiu, czym tylko możesz, ratuj. Niech chociaż sumienie twoje będzie czyste, że wszystko, co mogłeś, zrobiłeś. Twoje małe paczuszki otrzymałyśmy, kochany tato. Bardzo mało piszesz o sobie. Chciałabym bardzo wiedzieć dokładnie, co u ciebie. Ogromnie tęsknię za tobą i wszystkimi bliskimi. Teraz pisząc mam łzy w oczach i zbieram się na płacz, ale trudno. Jesteśmy nie tylko z żelaza, ale i z żelazo-betonu. Musimy wytrwać. Może jeszcze się zobaczymy. Pisz od razu. Serdecznie ukłony od mamy. Całuję cię. Rywcia. Zupełnie inne są listy od najmłodszego syna Artura. Tutaj widzą państwo, jest list od żony Mani i na dole dopisuje się na kartce 12-letni wtedy Artur, zwany przez rodziców Artkiem. Pisze on 15 maja 1941 roku. Kochany tatusiu, bardzo tęsknię za tobą. Jak się czujesz? Czym się zajmujesz? Ja jestem zdrów i dobrze się czuję. Chciałbym cię teraz zobaczyć teraz, w tej chwili. Czy jeszcze masz swoje wąsiki? Całuję cię. Bądź zdrów. Artek. Korespondencja pokazuje, jak bliskie były relacje, a jednocześnie jak niewiele Zygielbojm mógł zrobić dla swojej rodziny. Depesza na urodziny żony, kilka zagranicznych znaczków pocztowych dla syna, czy paczki z żywnością. Tuż po przybyciu do USA Zygielbojm starał się jeszcze sprowadzić do siebie rodzinę. Mania kilkukrotnie wspomina o formalnościach związanych z załatwianiem wiz. Bezskutecznie. Listowy kontakt został przerwany wraz z przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. W późniejszym czasie, gdy Zygielbojm dowiadywał się o rodzinie, jedynie pośrednio, od innych osób. Można sobie wyobrazić, jak dużym obciążeniem musiało być dla niego to, że gdy zastanawiał się, czy wśród wymordowanych w 1942-1943 roku, o których czytał w raportach, znajdują się również jego bliscy. Działalność w środowisku amerykańskim od początku wydawała się bundystom niewystarczająca. Już wiosną 1941 roku zainicjowali oni rozmowy z władzami polskimi i brytyjskimi, aby uzyskać zgodę na wjazd do Londynu, centrum polskiego życia politycznego. Plany zakładały wysłanie do Anglii całej delegacji bundu. W tym czasie Zygielbojm podjął kolejną próbę, znów nieudaną, zaciągnięcia się do wojska, tym razem organizowanego w Kanadzie przez generała Bronisława Ducha. Tym razem uważał, że przyczyną niepowodzenia stało się jego pochodzenie. Cytuję. Gdybym był działaczem jakiegoś stronnictwa polskiego, a nie żydowskiego, to ta sprawa prawdopodobnie byłaby inaczej załatwiona. Obawiam się, że nie chciano, by zbyt wielu Żydów wpłynęło do tej armii, która była tak malutka i mogłaby wówczas mieć zbyt wielki ich procent. Koniec cytatu. Tak mówił na jednym z posiedzeń Rady Narodowej. Trwające przez cały 41 rok starania, aby miejsce w Radzie Narodowej, a więc takim ciele, które stanowiło namiastkę polskiego parlamentu na wychodźstwie, ale ciele bez żadnych kompetencji poza kompetencjami doradczymi, bundyści starali się, by to miejsce objął Henryk Ehrlich, który w tym czasie był w Związku Sowieckim. Ale zakończyły się one fiaskiem. Jego ponowne aresztowanie przez władze radzieckie spowodowało zmianę planów. W końcu roku rząd polski zdecydował się powierzyć mandat Zygielbojmowi. Trudno z całą pewnością stwierdzić, dlaczego to właśnie na niego padł wybór. Czy zaważyła sława obrońcy Warszawy, wcześniejsze kontakty z polskimi władzami, osobista znajomość z innym członkiem Rady, Ciołkoszem? Swojego niezadowolenia i obaw związanych z tym, czy niedoświadczony i niewykształcony polityk podoła temu zadaniu i kryli jego partyjni towarzysze. Przed wyjazdem zobowiązali Zygielbojma do podpisania oświadczenia, że zrzecze się swego mandatu, gdy tylko Henryk Ehrlich będzie mógł przyjechać do Londynu. Co więcej, miał on konsultować z amerykańską reprezentacją bundu wszelkie ważniejsze kwestie polityczne. Tak ograniczone zaufanie, którego Zygielbojm był przecież świadom, z pewnością nie ułatwiało funkcjonowania w nowych warunkach, w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
Szmulc Gilboń w ciągu nieco ponad rocznej działalności w Londynie funkcjonował w niezwykle trudnych warunkach. Wiązały go partyjne zobowiązania, powodowane ograniczonym zaufaniem. Jego nonkonformistyczna postawa z kolei wobec polityków polskich, stanowcze trzymanie się bundowskiej ideologii jedynie utrudniało nawiązanie bliższych kontaktów i relacji. Ponadto przez większość czasu Zygielboim pozostawał całkowicie osamotniony. To, co napisał do przyjaciółki Estery Iwińskiej po pierwszym miesiącu swojego pobytu w Wielkiej Brytanii, spokojnie można odnieść do całego okresu jego działalności tam. Cytuję. Gorsze jednak od wszystkiego jest poczucie zupełnej głuchej atmosfery, w której się pracuje. A poczucie to wzrasta z każdym dniem. Nie mogę powiedzieć, abym nie miał grzesznej myśli, że byłoby lepiej dla mnie, gdybym tutaj nie przyjechał. Koniec cytatu. Półtora miesiące po przybyciu do Londynu Zygielboim otrzymał pierwsze informacje z kraju o eksterminacyjnej polityce Niemiec. Tak zwany pierwszy raport Bundu opowiadał o masowych mordach Żydów w Lwowie i w Wilnie, relacjonował funkcjonowanie ośrodka zagłady w Chełmie nad Nerem. Leon Feiner, występujący z ramienia podziemnego Bundu, szacował straty, jakie poniosły do tego czasu społeczność żydowska, na około 700 tysięcy. Co jednak ważniejsze, autorzy raportu podkreślali, że jest to jedynie wstęp do całkowitej likwidacji społeczności żydowskiej. Minął niemal miesiąc od momentu otrzymania tych informacji do podjęcia przez londyńską emigrację pierwszych działań. Wiele wskazuje na to, że władze polskie opóźniały decyzję o ich upublicznieniu, starając się wykorzystać je propagandowo. Zapewne dlatego dopiero 26 czerwca 1942 roku Szmulc Zygielboim po raz pierwszy publicznie przedstawił informacje zawarte w raporcie podczas swojego kilkuminutowego wystąpienia na falach radia BBC. W lipcu bundysta uczestniczył wraz z Stanisławem Mikołajczykiem i Ignacem Schwarzbartem w konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie przez brytyjskie i polskie ministerstwa informacji. To ciekawe, ten udział Schwarzbarda skomentował w jednym z listów w ten sposób, że był tam Schwarzbart, bo musi być wszędzie, gdzie ja jestem. Podczas tego spotkania Zygielboim mówił o własnym doświadczeniu okupacyjnym, masowych wysiedleniach, żółtej łacie, tworzeniu gett, codziennej niepewności, niejako poświadczając tym prawdziwość cytowanych informacji. Jasno wówczas stwierdzał, że jest to jedynie początek zaplanowanej akcji, której celem jest wymordowanie całego narodu. Polsko-brytyjska kampania informacyjna przyniosła wymierny skutek w postaci kilkudziesięciu artykułów w zachodniej prasie, m.in. w Daily Telegraph i The Times. Zygielboimowi udało się zainteresować problemem niemieckich zbrodni w okupowanej Europie również środowiska europejskich socjalistów. 2 września 1942 roku w Caxton Hall w Londynie był jednym z mówców na spotkaniu zorganizowanym przez brytyjską partię pracy. Zygielboim stoi, chyba właśnie wygłasza przemówienie. Była to jego pierwsze publiczne wystąpienie po angielsku i był bardzo z tym stremowany. Ponownie podkreślił wówczas, że to, o czym mówi, jest trudne do wyobrażenia, acz prawdziwe. Nieskoordynowane represje i akty przemocy, które społeczność żydowska doświadczała od początku okupacji, teraz wykonywane są systematycznie według z góry ustalonego planu. Żydzi zostali nie tylko pozbawieni podstawowych praw, własności, zamknięci w gettach, gdzie setkami giną w wyniku chorób głodowych oraz głodowych racji żywnościowych, ale są również mordowani w masowych egzekucjach i komorach gazowych. Mówił wówczas o pierwszym ośrodku zagłady w Chełmie nad Nerem. Zygielboim postanowił przy tym dokładnie opisać proces mordowania, rabowania, a następnie grzebania zwłok. Wszystko to zapewne miało szokować słuchaczy, zaś szczegółowość opisu uwiarygadniać go. Cel został chyba osiągnięty, bo zebrani przyjęli rezolucję wyrażającą nie tylko współczucie i zapowiadającą postawienie winnych zbrodni przed sądem, ale domagającą się także zdecydowanej reakcji aliantów już teraz. Zygielboim pisał do przyjaciół w Stanach zupełnie szczerze. Cytuję. Wiec był dobry. Zostawił na słuchaczach dość silne wrażenie i ma oddźwięk w całej prasie. Ale czy to komuś z cierpiących pomoże? Koniec cytatu. Właśnie ta cecha, chęć udzielenia realnej pomocy, widoczna jest w postawie Zygielboima podczas całej wojny. Zapewne z tego samego powodu tak chętnie odpowiadał na listy znajomym i całkowicie obcym ludziom szukającym u członka Rady Narodowej ratunku dla siebie lub swoich bliskich. Kilka dni po wiecu
Reprezentant bundu w Londynie otrzymał od Mikołajczyka informację o tak zwanej wielkiej akcji w getcie warszawskim. Wiadomości te bardzo przebiły Zygielbojma. Sukces wieców w Caxton Hall okazał się iluzoryczny. Zagłada trwała nadal, a to, co wydawało się sukcesem, traciło na znaczeniu. W swoim raporcie do USA pisał, cytuję, stwierdzam wciąż z wielką goryczą, że bardzo dużo z najróżniejszych sfer jednak nie daje wiary tym wiadomościom. Oni sami są za przyzwoici, by móc uwierzyć, że coś tak potwornego może być prawdą. Jak ich przekonać, ażeby cała opinia publiczna była istotnie głęboko poruszona? Koniec cytatu. Pierwsze informacje o zagładzie, szukanie najlepszych metod dotarcia do polityków i zwykłych obywateli nie skłoniły Zygielbojma do zmiany swojego modus operandi. Nadal bronił się przed jakąkolwiek propozycją współpracy z syjonistami, a więc ze Schwarzbardem, a pytany wprost przez działacza PPS, dlaczego nie zacznie działać właśnie z drugim reprezentantem Żydów w Radzie Narodowej, Ignacym Schwarzbartem, odpowiedział pytaniem, czy ten stworzyłby wspólny bruk wraz z endekami. Nie zmienia to jednak oceny zabiegów czynionych w tym czasie przez bundystę. Skala działań podjętych przez Szmula Zygielbojma latem 1942 roku pokazuje, że udało mu się nawiązać dość znaczną liczbę kontaktów zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi politykami oraz dziennikarzami. Dzięki jego wysiłkom bund stał się ważnym graczem pośród organizacji robotniczych w Londynie. Świadczy też o tym to, że on był pierwszym mówcą podczas tego spotkania w Caxton Hall i że dostał jeden z dłuższych czasów na swoją wypowiedź, bo dostał 10 minut. Masaryk, który też tam występował, mówił przez minut 15. Jesienią 1942 roku do rąk Zygielbojma trafił kolejny raport od Leona Feinera z bundu, w którym opisana została m.in. akcja likwidacji getta warszawskiego, a także działalność ośrodków zagłady na ziemiach polskich. Początkowo rząd zabronił mu upubliczniania otrzymanych informacji. Bundysta nie był w stanie zrozumieć tego stanowiska, o czym pisał do amerykańskiej reprezentacji bundu. Dopiero 27 listopada odbyło się posiedzenie Rady Narodowej, które poświęcone zostało w całości wiadomościom z kraju. Zygielbojm domagał się ostrej reakcji rządu polskiego, przede wszystkim propozycji konkretnych działań mających powstrzymać dalsze zbrodnie nazistów. Chciał, aby alianci zapowiedzieli surowe kary dla sprawców zbrodni oraz powiadomili niemieckich cywilów o dokonujących się w Polsce masowych mordach. Bundysta powtórzył w zasadzie żądania z raportu Feinera, jednak w Radzie Narodowej nie znalazł wsparcia dla swoich postulatów. Następnego dnia spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Edwardem Raczyńskim, który poinformował go, że identyczne wnioski zostały już przedstawione władzom brytyjskim i zostały przez nie odrzucone. W grudniu tego roku Zygielbojm przetłumaczył na angielski i rozesłał niezliczoną liczbę kopii raportów bundu. Spotykał się też z politykami, dziennikarzami i członkami Rady Narodowej. Wśród jego rozmówców w tym czasie był również Jan Karski, który przekazał wiadomość od podziemnych władz bundu w Polsce. Karski przywoływał z pamięci słowa Leona Feinera, cytuję. Niech im pan powie, żeby zwrócili się do wszystkich ważnych angielskich i amerykańskich urzędów i agencji. Powtórz im pan, żeby stamtąd nie wyszli, dopóki nie uzyskają gwarancji, że padła konkretna decyzja o ratowaniu Żydów. Niech podejmą głodówkę, niech nic nie jedzą i nie piją, niech umierają powolną śmiercią na oczach wszystkich, niech giną, może to poruszy sumienia świata. Koniec cytatu. Było to już kolejne pod cytowanym apelu Rywki, żądanie bezpośrednich działań właśnie od niego. 15 grudnia 1942 Zygielbojm wysłał telegram do premiera Winstona Churchilla, ale otrzymał jedynie wymieniającą odpowiedź. Niemożność podjęcia skutecznej akcji w Londynie, jak również świadomość osamotnienia, w jakim znajdują się Żydzi w okupowanej Polsce, spowodowały, że Zygielbojm zaczął jednak szukać możliwości współpracy ze Schwarzbartem. Ale pomysł ten został odrzucony przez kierownictwo ruchu w Nowym Jorku. Ponownie zwrócił się listownie do amerykańskiej reprezentacji bundu i uzyskał odpowiedź, że linia partyjna, pomimo tego, co się dzieje, nie ulega zmianie, nie ma sojuszy ogólnożydowskich dla buntu. Jednocześnie Zygielbojm ustawiał się w coraz większej opozycji do stronnic polskich. Nie udało mu się przekonać nikogo do idei wszczęcia powstania w obronie pozostałych jeszcze przy życiu Żydów. Co więcej, napływające z różnych źródeł informacje o antysemityzmie w kraju i wrogiej postawie społeczeństwa wobec Żydów pogłębiały jeszcze jego poczucie obcości. Do tej konfrontacji z rządem nie doszło na posiedzeniu, doszło do posiedzenia Rady Narodowej 23 grudnia 1942 roku.
Zygiel Gupoń oburzał się wówczas na ocenzurowaną część protestu Frontu Odrodzenia Polski Zofii Kossak-Szczuckiej, która była czytana przed miesiącem na posiedzeniu Rady jako dowód wsparcia społeczeństwa polskiego dla Żydów. Trafnie zauważył, że Niemcy prowadzili, cytuję, propagandę antyżydowską, szerząc pogłoski i fotografie różnego rodzaju mające na celu udowodnienie, że Żydom w gettach dzieje się lepiej aniżeli reszcie społeczeństwa, że Żydzi współpracują z Niemcami przeciwko Polakom. A poważna część pism polskich w kraju da się wziąć na lep i stała się rozsadnikiem tego rodzaju propagandy w społeczeństwie polskim. A gdy już zaczęto rzezie masowe przeciwko Żydom, nie wywołał to już należytej reakcji społeczeństwa. Wiem, że często, gdy o tego rodzaju rzeczach się mówi, niektórzy panowie twierdzą, że tych rzeczy nie wolno wywlekać, bo tego rodzaju fakty tworzą, a ja twierdzę, że imię Polski szkalują ci, którzy tego rodzaju fakty tworzą. Jestem przekonany, że będzie bardziej szkodliwe dla Polski, jeśli do wiadomości świata dojdzie tylko to, co się dzieje w tej chwili w kraju, razem z faktem, jak część społeczeństwa polskiego się do tego ustosunkowuje, a nie będzie przy tym aktu odgraniczania się tego Polski, od tego Polski oficjalnej, rządu polskiego, który przecież siedzi tutaj. Chodzi mi o stwierdzenie faktów i stworzenie dokumentów, na które będziemy się mogli w przyszłości powołać. Reakcją na te słowa była groźba Mikołajczyka, że jeśli bundysta dalej będzie tak protestował, to on upubliczni informację o haniebnym zachowaniu się Żydów na Kresach Wschodnich. W tym czasie Zygielbojm zostaje już odcięty również od informacji, które docierają do rządu polskiego. Mówi o tym, żali się, że nie dostaje nawet prasy podziemnej. Kolejne napływające z kraju wiadomości, jak i dojmujące poczucie osamotnienia załamały Zygielbojma. W liście do przyjaciela z końca grudnia 1942 roku pisał, cytuję, coraz to nowe hiobowe wieści przytłaczają, odbierają zdolność myślenia o czym innym, zupełnie zmieniają perspektywę i hierarchię ważności zagadnień. Wydaje się, że myśmy tę wojnę przegrali i to w najtragiczniejszym znaczeniu tego słowa. Straciliśmy naród, naszą partię, nasze rodziny, wszystko. Zawiśliśmy zupełnie w powietrzu, listki zerwane przez wiatr na chwilę przed zapaleniem się drzewa, skazane na zeschnięcie i zniknięcie bez śladu zastępców. Świadomość ta tak doszczętnie wypełnia każdą szczelinę mózgu, że nie zostawia nawet miejsca na nienawiść. Jakie wobec tego ma znaczenie wszystko, co czynię i mówię, skoro nie jestem w stanie ani jednej duszy uratować, ani jednego cierpienia nikomu zaoszczędzić? Spełniam swoje czynności i obowiązki już tylko mechanicznie, z obowiązku, bez wewnętrznego przekonania, że to już służy komu z tych, którym służyć moim, jest moim obowiązkiem. Koniec cytatu. Dalszą swoją aktywność Zygielbojm ograniczał do zbierania funduszy na pomoc dla Żydów w Polsce. Władze partyjne natomiast prosiły go o kontynuowanie zabiegów mających doraźnie dopomóc rozsianym po całym świecie bundystom. Zygielbojm angażował się więc w próby wyjaśnienia sytuacji Henryka Erlicha i Wiktora Altera aresztowanych z ZSRR. Starał się ściągnąć do Londynu przebywających w Wojsku Polskim Lucjana Blita i Leona Olera, zaś towarzysze z Ameryki nie dawali mu spocząć w wysiłkach mających na celu zdobycie dla nich wiz wjazdowych do Wielkiej Brytanii. To stanowisko i nieustępliwość amerykańskiej reprezentacji bundów w zabiegach mających na celu uratowanie jakiejś małej grupy działaczy bundowskich, która znalazła się w Szanghaju, w Afryce Południowej, w Ameryce Południowej. Żądanie, żeby Zygielbojm się zajmował tym, niesłychanie jego irytowała i powodowała w nim takie przeświadczenie, że nie zdawali sobie oni sprawy z tego, co tak naprawdę jest w tym momencie ważne. Wszystko to zajmowało Zygielbojma, ale nie zmieniało w nim poczucia porażki. Cytuję. Z domu żadnych szczególnych informacji nie mam, poza tymi, które przesłałem do New Yorku. Za wyjątkiem tej jednej wzmianki w komunikatach z domu, że Mania i Artek uszli zagładzie. O żadnych poszczególnych znajomych i przyjaciołach wiadomości nie miałem. Ani o Wice, ani o Josku, ani o córce mojej, ani też o nikim innym. Żadnych wiadomości nie otrzymałem. Przyznam się, że od dłuższego czasu nawet nie pytam, bo po co. Bundyści w USA coraz silniej zdawali sobie sprawę z tego, że stan Zygielbojma nie pozwala mu na kontynuowanie swojej misji. I rozpoczęli próby zastąpienia go w Radzie Narodowej. Pod koniec lutego 1943 roku Maksim Litwinow powiadomił władze amerykańskie,
że Ehrlich i Alter zostali skazani na śmierć za swoją działalność przeciwko Rosji Sowieckiej i straceni. W ciągu kolejnych tygodni Zygielbaum starał się zorganizować akcję protestacyjną. Rozmawiał w tej sprawie zarówno z polskimi władzami, jak i europejskimi socjalistami. Wysyłał informacje do mediów, nawiązywał kontakt z konkretnymi dziennikarzami. Wszystko po to, aby nagłośnić tę zbrodnię. I to jest właściwie taki ostatni moment, w którym Zygielbaum rzeczywiście wykazuje bardzo dużą inicjatywę własną. Wzrasta liczba korespondencji po raz kolejny. Wzrasta liczba odbywanych przez niego spotkań, tak jak powiedziałem. Od tej kampanii oderwała go kolejna wiadomość z kraju. 5 marca dotarła do Londynu depesza o styczniowej samoobronie w getcie warszawskim i wywiezieniu stamtąd kolejnych 6 tysięcy Żydów. Telegram kończył się apelem, cytuję. Zaalarmujcie cały świat. Zwróćcie się do papieża o oficjalną interwencję, zaś do aliantów, by z jeńców niemieckich zrobili zakładników. Tylko wy możecie nas ratować. Odpowiedzialność wobec historii spada na was. Koniec cytatu. Zygielbaum zgodnie z prośbą towarzyszy podjął próbę wysłania apelu do papieża. Pośredniczyć miał w tej sprawie minister Raczyński. On sam zaś nadal umawiał spotkania, telefonował do liderów partii z Wolnego Świata. Odbył w tym czasie kilka rozmów z Mikołajczykiem, kontaktował się z działaczami Labour Party oraz Kongresu Związków Zawodowych. Niczego jednak nie osiągnął. Ostatecznym ciosem dla niego była informacja z końca kwietnia 1943 roku, gdy dowiedział się o ostatecznej likwidacji getta i powstaniu. Kartki z osobistego dziennika z Zygielbauma, dotąd skrupulatnie wypełniane, w ostatnich dniach życia były puste. Nie sposób powiedzieć, czy wiadomość ta jedynie otwierdziła go we wcześniej podjętej już decyzji, czy też była przysłowiową kroplą, która przepełniła czarę. 11 maja 1943 roku spotkał się w swoim mieszkaniu przy Porchester Square z lewicowym publicystą Isaaciem Deutscherem. Obaj zastanawiali się nad sposobami zaprotestowania przeciwko obojętności Wolnego Świata wobec masowej eksterminacji polskich Żydów. Głodówka pod siedzibą brytyjskiego premiera przy Downing Street czy manifestacyjne zrzeczenie się mandatu nie wchodziły w grę. W przypadku pierwszej opcji zostałby natychmiast zaaresztowany przez policjantów. W przypadku tej drugiej, czyli zrzeczenia się mandatu, obawiał się Zygielbaum, że spowoduje to tylko i wyłącznie negatywne reperkusje dla Bundu jako partii działającej i w kraju, i na emigracji. Ich rozmowa nie skończyła się żadnymi konkluzjami. Deutscher wyszedł, nie przeczuwając nawet, że więcej się nie spotkają. Następnego dnia, 12 maja 1943 roku, Zygielbaum został znaleziony nieprzytomny w swoim mieszkaniu. Zabrany został do pobliskiego szpitala, gdzie po krótkim czasie stwierdzono zgon. Otruł się tabletkami nasennymi. Bundysta dokładnie przemyślał swoje ostatnie kroki. Wszystkie zawodowe kwestie uporządkował w pozostawionych listach. Tych pozostawił kilka. Napisał do swojego brata Feivla w Johannesburgu. Napisał list do Leona Olera i Lucjana Blita, więc dwóch bundystów, którzy wówczas byli w Londynie wraz z nim. Napisał również telegram do swoich towarzyszy partyjnych w Nowym Jorku. Napisał krótką kartkę, w której prosił o mianowanie na swoje miejsce Emanuela Scherera. Napisał ją do premiera, skrupulatnie wyliczył i napisał oczywiście ten najbardziej znany list, o którym jeszcze za chwilę powiem. Skrupulatnie wyliczył posiadane pieniądze i wskazał bank, z którego należy je podjąć. Ten zupełnie inny charakter niż ta korespondencja czysto techniczna miał list do prezydenta i premiera Polski, który jest najlepiej znanym świadectwem w historii Zygielbauma. Był to dramatyczny apel polityka, akt jedności z ginącymi w getcie warszawskim Żydami i krzyk rozpaczy skierowany do wolnego świata. Cytuję. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego jestem reprezentantem. Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku w ostatnim porywie bohaterskim. Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem z nimi, ale że należę do nich i do ich grobów masowych. Śmiercią swoją pragnę wyrazić najsilniejszy protest przeciw bierności, z którą świat przygląda się i dopuszcza do zagłady ludu żydowskiego. Wiem, jak mało znaczy życie ludzkie w naszych czasach, ale ponieważ nie mogłem nic zrobić za życia,
przyczynię się może przez moją śmierć do tego, by załamała się obojętność tych, którzy mają możliwość uratowania, być może w ostatniej chwili, pozostałych jeszcze przy życiu Żydów polskich. To tylko fragment tego listu. Swoje samobójstwo uczynił tym samym gestem politycznym, oskarżającym zarówno aliantów, jak i polskie władze o brak zdecydowanych działań wobec dziejącej się w Polsce tragedii. W jednym z listów prosił partyjnych kolegów Leona Olera i Lucjana Blita, aby przetłumaczyli na angielski jego wiadomość do polskich władz i rozesłali ją. Wskazał nawet nazwiska brytyjskich dziennikarzy i polityków, do których mieli się zwrócić. W swoich pożegnalnych listach jedynie krótki pasus poświęcił rodzinie. Wiadomości do bundystów pisał, cytuję. Drodzy przyjaciele, jeśli zobaczycie kiedyś Manię albo jedno z moich dzieci, proszę, powiedzcie im, że nigdy nie wybaczyłem sobie, że ich zostawiłem. Koniec cytatu. Nadzieje z Gielbojma, że swoim gestem zmieni nastawienie aliantów, okazały się płonne. Walki w getcie ustały, a ostatni polscy Żydzi nie stali się priorytetem w polityce ani polskich, ani zachodnich władz. Nie podjęto żadnej międzynarodowej akcji mającej na celu zmuszanie III Rzeszy do zaprzestania tej zbrodni. Szmulc Gielbojm pozostawił jeden z najbardziej przejmujących apeli do ludzkich sumień i serc, ale nie zdołał ich poruszyć. Dziękuję bardzo. Czy może są jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie dotyczące tego, jak to się stało, że Żyd, i to tak jak pan powiedział, eksponowany jak Gielbojm, we wrześniu czy w październiku 1939 roku przejechał całą okupowaną Polskę, całe Niemcy i zdołał się po prostu wydostać. I drugie pytanie, czy bunt był na tyle rozbudowany w Europie, że mógł wspierać Gielbojma finansowo? Dziękuję. Okej. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to tak naprawdę relacje mamy tylko od Gielbojma, bo on sam spisał, po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych zaczął pisać taki dziennik ze swojej podróży. On miał fałszywą wizę do... Nie fałszywą, miał wizę wystawioną do... wjazdową do Holandii i dzięki temu dokumentowi udało mu się spokojnie podróżować. On opisuje to, jak w pociągu jechał razem z żołnierzami niemieckimi, opisuje te momenty, które były dla niego takimi momentami grozy, kiedy musiał czekać na przesiadkę w Berlinie. Opisuje rozmowy z pociągu, które słyszy, tak jak ci żołnierze na przykład przechwalają się tym, co robili Żydom w Polsce. Natomiast przez większość czasu raczej milczy, stara się zachowywać tak, żeby nie zwracać swojej większej uwagi. Problemem jest to, że wiza okazuje się nieważna, ale to dopiero okazuje się na granicy holendersko-niemieckiej. On zostaje zawrócony z tej granicy. I tak naprawdę tutaj zaczyna się problem z tym, żeby powiedzieć, co się z nim stało. Najprawdopodobniej dzięki pomocy Estery Iwińskiej, która w tym czasie jest w Berlinie, też bundystki siostry Wiktora Altera, udaje mu się zdobyć kontakt z socjalistami belgijskimi, którzy zapewniają mu jakieś dokumenty wjazdowe. Ale tak naprawdę trudno też powiedzieć, na ile ta podróż i ta relacja z Gielbojma jest jakąś jego kreacją, a na ile jest ona faktyczna. Zapewne musiał mieć rzeczywiście dokumenty na to, żeby wydostać się w ten sposób, próbować się wydostać w ten sposób na zachód. Nie miał zapewne środków finansowych, żeby próbować innej drogi, gdzieś przez południe Europy. A nie chciał wyjeżdżać na wschód, bo już wówczas było wiadomo, że tam również są aresztowani bundyści, więc to by była, nie wiem czy zadowalająca, ale dość skrótowa odpowiedź na to. Pierwsze pana pytanie, natomiast drugie pytanie. Nie, w Europie bunt w ogóle nie był za bardzo rozbudowany. Jeśli chodzi o Francję, to był tam jeden Franz Kauski, działacz buntu, gdzieś od początku XX wieku żyjący we Francji, więc nie mający żadnego związku z partią
tą działającą w Polsce. W Wielkiej Brytanii również nie było żadnych bundystów do czasu przyjazdu tam dwóch działaczy ściągniętych przez Gilboima, czyli Olera i Blita. Natomiast funkcjonowało coś takiego, co się nazywało Stowarzyszenie jakichś Przyjaciół Bundu. Kiedy było jakieś spotkanie, to one były robione przez Przyjaciół Bundu, więc byli po prostu emigranci żydowscy, robotnicy, którzy prawdopodobnie sympatyzowali z bundem, natomiast zapewne nie mieli z partią żadnych związków. Już po wojnie było to zupełnie inne środowisko niż to, które spotkał w Stanach Zjednoczonych. No tam podróżował i tam miał diasporę żydowską na całym wschodnim wybrzeżu, z którą się spotykał. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jego podróż przez Niemcy, to jest bardzo dobra książka Aleksandra Rowińskiego, Zygelbojma, Życie i śmierć. Ja ją polecam, żeby przeczytać, bo to jest dosyć dramatyczna była podróż jego przez Niemcy, a szczególnie dramatyczne było jego wylądowanie w Belgii, kiedy on pobity w krwi został zakrwawiony, został znaleziony tam przez właśnie belgijskich socjalistów. W jaki sposób on się tam dostał, to nie wiadomo, bo on o tym nie pisze i tak samo ten Aleksander Rowiński nie pisze. Natomiast w Ameryce, kiedy Zygelbojm tam był, to on pracował w Archiwum Bundu i tam akurat w tej książce jest opis spotkania z moją ciotką, która tam pracowała właśnie w Lola Szafran, żona Natana Szafrana, działacza bundu. Ona tam pracowała w tym archiwum i to jest opisane tam w tej książce. Jej fotografia tam jest nawet w mundurze Armii Polskiej na zachodzie. Znaczy ta historia opisana przez Rowińskiego, Rowiński sam niczego nie dodał do tej historii. Rowiński zacytował to, co Zygielbojm sam napisał. Zostało to przetłumaczone po prostu, więc to jest relacja nie Rowińskiego, a Zygielbojma o tym. Dlatego ja mówię, że Zygielbojm jako osoba, która też miała tendencję troszeczkę do tego jednak, żeby podkoloryzować swoją historię. On na przykład mówi o doświadczeniu gett zakładanych. On wyjeżdża w styczniu 1940 roku. On doświadczył próby założenia getta w Warszawie. Prawdopodobnie wiedział, że getta są zakładane gdzie indziej, natomiast sam w getcie nie był. Mówi o żółtej łacie, którą musiał nosić. On nigdy łaty nie nosił, nosił opaskę, więc tak troszeczkę starał się upraszczać swoją historię i to zamieszczenie jej w gazecie też wskazuje na to, że ona nie miała tylko celu informacyjnego, takiego dla siebie, tylko miała cel na zewnątrz również. Może ja jeszcze powiem. Pan wspomniał jednym zdaniem, że w Londynie, chcąc uciszyć Zygielbojma, Mikołajczyk powiedział, że opowie o działalności Żydów na wschodzie. Mógłby pan coś więcej powiedzieć o tym? Nie, niestety nie mogę, bo to jest tylko relacja z Zygielbojma w raporcie skierowanym do Stanów Zjednoczonych, bo on bardzo szczegółowo raportuje, nieraz codziennie wysyła listy i to jest tylko informacja taka, która się znajduje tam, że na te jego zabiegi Zygielbojma Mikołajczyk zagroził mu, że jeśli dalej będzie w ten sposób postępował, dalej będzie w ten sposób mówił, to on wyciągnie inną kartę. Natomiast to jest też dosyć dziwna sytuacja, bo cały czas bunt jest jednak najbardziej propolską partią, jaka funkcjonuje na Zachodzie, żydowską partią. Ja chciałbym zapytać o archiwalia. Mhm. Czy one są w jednym miejscu, czy są rozproszone? Czy są archiwalia z audycji radiowej BBC? Czy zachowały się jakieś archiwalia dźwiękowe jego wystąpień? A drugie pytanie trochę związane jest z tym pierwszym. Jak wyglądało z językami? Bo domyślam się, że mówił po polsku i widzisz i pisał w tych językach. Na przykład do brata to pisał, widzisz ten pożegnalny list? I jak w ogóle wyglądała sytuacja, jak był na Zachodzie? Czy musiał mieć tłumacza? Dziękuję. Jeśli chodzi o archiwalia, to archiwum
Największe jest to, o którym już tutaj pan wcześniej wspomniał, czyli Archiwum IWO w Nowym Jorku. I tam jest kolekcja, bardzo obszerna kolekcja Szmula Zygielbojma, która w większości składa się z dokumentów stanowiących raporty, które on wysyła lub które on otrzymywał. Są tam dziesiątki listów z prywatnymi osobami, korespondencja rodzinna, nie tylko właśnie ta, którą państwu prezentowałem tutaj, czyli z Manią i z Rywką, ale również listy pisane do sióstr, do brata w Ameryce Południowej i w Afryce Południowej. Jeśli chodzi o języki, bo to się troszeczkę zazębia, to jedno z drugim. Do jego języków wrócę, natomiast jak on pisał tak, jak uważał, że będzie łatwiej lub tak, jak mógł. To znaczy do Mani mógł pisać i Mania do niego mogła pisać po polsku lub po niemiecku, więc on również do niej mógł pisać po polsku lub po niemiecku, bo tylko taka korespondencja przychodziła, ona była cenzurowana, więc ktoś ją musiał przeczytać i korespondencja widysz nie miała prawa wydostać się poza Trzecią Rzeszę czy poza Generalne Gubernatorstwo. Do brata pisał widysz. Do bundu w Ameryce pisał najczęściej widysz, ale zdarzają się również listy, które pisze po polsku, bo uważa, że tak szybciej dojdą. To znaczy, że pewnie ten proces sprawdzania ich przez cenzorów był krótszy, jeśli one były pisane po polsku. Jeśli wysyłał telegramy, to wysyłał je nieraz po angielsku. Ten ostatni telegram, który wysłał, jak go widziałem zachowanego, ostatni telegram do bundystów, do Ameryki, on wysłał go po angielsku również. Więc to jeśli chodzi o korespondencję i to jeśli chodzi o języki i samo archiwum, tam też znajdują się dosyć naprawdę przeróżne rzeczy, które nie wiem w jaki sposób się tam znalazły. Na przykład jest zaświadczenie Zygielbojma o tym, że z 1939 roku z Warszawy, że może się swobodnie poruszać po mieście, to znaczy z obrony Warszawy, że nikt go nie zaaresztuje, to znaczy jakimś cudem tam trafiło, no nie wiem w jaki sposób, raczej wątpię, że on ze sobą wniósł ten dokument. Jest dokument poświadczający o tym, że jest mianujący go członkiem Rady Narodowej, no bardzo różne. Są również teksty audycji radiowych, teksty wystąpień Zygielbojma. Jeśli chodzi o nagrania audio, to nie wiem, czy BBC dysponuje takimi nagraniami, więc wiem, że jest tutaj, może pani jeszcze, Zuzanna Benesz, kuratorka wystawy, o której było powiedziane, będzie mogła coś więcej powiedzieć, ja tego nie sprawdzałem, natomiast jest nagranie z Rady Narodowej Zygielbojma. Jeśli chodzi o to, w jakim języku on funkcjonował, no to jego językiem ojczystym jest, czy był język żydowski jidysz i on prawdopodobnie przez długi czas w ogóle nie funkcjonował w polskim języku. Skoro do 10 roku życia miał się uczyć w Hederze, ma wielodzietną rodzinę, rozumiem, że też jest najstarszym synem, więc raczej ma mało aktywności poza tą rodziną. Jego kompetencje tego, jak się nauczył mówić po polsku, jak się nauczył pisać po polsku, są po prostu niesamowite i świadczą o ogromnym talencie. Natomiast jeśli chodzi o angielski, to ja wspomniałem o tym, że on się wstydził występować bardzo, ale zachowały się też w tym archiwum taki zeszyt z notatkami, w którym sobie proste zdania zapisuje po angielsku. Znaczy taki szkicownik, trochę tam notuje jakieś zdania, coś tłumaczy, więc tego języka uczył się. Tylko nie wiadomo, z którego roku jest ten, czy on jest wpisany w Londynie, czy ten zeszyt pochodzi z czasu, kiedy on był w Stanach Zjednoczonych. Raczej ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna. Dostawał też listy po niemiecku i po francusku. Nie wiem, czy wysyłał jakieś i nie wiem, czy czytał po niemiecku i po francusku, ale korespondencja w niemieckim i francuskim również się tam znajduje. Może pani dopowie tutaj o tym BBC. Dzień dobry. Zgodnie z moją wiedzą zachowało się przynajmniej jedno przemówienie Zygielbojma z 30 kwietnia 1943 roku, więc już w czasie trwania powstania w getcie warszawskim. I ono znajduje się w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Trwa chyba 40 sekund, także niedługo. I będziemy prezentować je na wystawie, także zapraszam do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać, pan wspomniał o tym, że Zygielbojm chciał się skontaktować ze Schwarzwaldem, dobrze usłyszałem? Bartem, nie, ze Schwarzwaldem może. A tak. Będąc w Londynie, ale nie dostał zgody na to od bundu w Stanach. Jakby pan mógł trochę więcej powiedzieć o tym, kim był
tenże Schwarzwald i jakie były w ogóle relacje między tymi organizacjami żydowskimi. Dziękuję bardzo. Ignacy Schwarzwald był ogólnym sionistą, przedwojennym posłem na Sejm Rzeczypospolitej, był członkiem Rady Narodowej już pierwszej kadencji i został mianowany członkiem Rady Narodowej również drugiej kadencji. Jeśli chodzi o jego relacje z Zygielbojmem, a raczej relacje z Zygielbojma w stosunku do niego, bo bardziej byłbym kompetentny do tego, żeby o tym powiedzieć, to jest to nieustanny konflikt aż do, powiedzmy, że grudnia 1942 roku, kiedy jakiś listopada, późnego grudnia 1942 roku, kiedy Zygielbojm stwierdza, że być może jednak może z kimś tak okropnym jak syjonista w ogóle współpracować. Ja cytowałem tę jego wypowiedź, że on powiedział polskiemu socjaliście, czy on by z NDK-ami, z narodowcami, czy by współpracował. To dla niego, dla Zygielbojma, syjonista był odpowiednikiem polskiego narodowca. Konflikt między nimi właściwie zaczął się już w momencie przyjazdu do Londynu. Podczas po swojego pierwszego wystąpienia w Radzie Narodowej Zygielbojm stwierdził, że reprezentuje większość społeczeństwa polskiego i jest głosem podziemnych partii żydowskich, na co Schwarzwald bardzo ostro zaprotestował i co stało się takim pierwszym sygnałem do tego, że między dwoma politykami raczej będzie iskrzyć, ale będą toczyć ze sobą polemiki. Po tym wystąpieniu 12 maja 1942 roku Zygielbojm został też bardzo ostro zaatakowany przez prasę syjonistyczną i później był w Londynie i później był regularnie atakowany przez prasę syjonistyczną w Londynie, bez skrupułów wyzywany od... Tam padło takie wąskogłowy młodszy sierżant, chyba takim go określono go w wydawanych po angielsku gazetach londyńskich przez syjonistów, więc te relacje pomiędzy nimi były raczej napięte i to wynikało przede wszystkim z tych przedwojennych kontaktów pomiędzy syjonistami a bundystami. Wynikało z tego, że Zygielbojm, ale tak jak wielu bundystów również tutaj w kraju, bardzo długo przeciwstawiał się w ogóle temu, żeby rozmawiać z kimkolwiek innym niż z władzami polskimi na przykład, bo on uważał się, i bunt uważał się za partię, która nie będzie się zniżać do poziomu rozmów z innymi żydowskimi małymi ruchami, bo oni są wielką partią, która dysponuje ogromnym poparciem społecznym wyrażonym w ostatnich wyborach samorządowych itd., itd., więc oni bardzo długo trwali przy swojej linii partyjnej i z tej linii partyjnej nie zeszli. Schwarzwald z tej linii partyjnej od razu schodzi. On już w 40 roku, kiedy Zygielbojm jest we Francji, proponuje Zygielbojmowi jakąś współpracę, to zostaje odrzucone. I tak samo jest później. Ja jeszcze chciałam zapytać, czy wiadomo, czy ktoś z rodziny Zygielbojma przeżył? Z dzieci albo z żony? Przeżył najstarszy syn Josek. Oni rozstali się w drodze z Łodzi do Warszawy we wrześniu 1939 roku. Tam było bombardowanie. Josek uciekł w jedną stronę, Zygielbojm w drugą, już więcej się nigdy nie spotkali. A Josek trafił później do Związku Radzieckiego. Wziął tam ślub. Potem był w radzieckiej partyzantce. Przyszedł, wrócił do Polski. Wrócił do Łodzi. Działał razem z Markiem Edelmanem w takiej paramilitarnej organizacji mającej chronić Żydów w mieście, a potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I jego synowie, jego rodzina dalej żyją w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli tak, to bardzo serdecznie dziękujemy za wykład. Dziękuję bardzo.